Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem kobiecym, z albumem zrobionym z kolekcji Mintai Lady. Z kolekcji, z której kusiło mnie bardzo dawno, żeby zrobić album i w końcu mi się udało znaleźć okazję. W zasadzie to moja stała klientka postanowiła zamówić album dla swojej przyjaciółki. Długo dyskutowałyśmy na temat tego, co ta przyjaciółka lubi i w jaką stronę pójść z papierami. Aż w końcu przypomniało mi się, że marzy mi się właśnie ta kolekcja, żeby ją pociąć i coś z niej fajnego zrobić. No i klientka stwierdziła, że tak, faktycznie ta kolekcja będzie idealna. Album jest zatem w kolorystyce takiej zielono-pudrowo-różowej z dodatkami w kolorze złota antycznego. Tutaj między innymi ta serwetka z Craft Passion jest wykrojona właśnie z papieru brokatowego, samoprzylepnego w kolorze antyczne złoto. I to jest kolor, który tam, tak samo tutaj jest na okładce taka malutka, możecie zobaczyć, taka obramówka. Tak samo i przez cały album się przewija. Album jest zrobiony, jest obłożony papierem laminowanym Craft O'Clock, takim zielonym. Z tyłu tylko moje logo. Ma 6 kart, jest wymiaru 20 na 20 cm karty w środku, natomiast okładka ma 21 na 21, grzbiet ma 10 cm, bindowany jest na takich rynienkach. Do zrobienia albumu wykorzystałam dwie duże kolekcje i powiem Wam, że zostało mi z tych kolekcji naprawdę bardzo niewiele. Zostały mi 3 te karty z tymi kartkami do Project Life. Ja sobie pokryłam tylko jedną i tam we wszystkie kieszonki poskładałam takie malutkie karty na zdjęcia albo na zapiski. Wykorzystałam również arkusz naklejek z napisami. I zobaczcie, że tych naklejek wcale mi tak dużo nie zostało. Bardzo dużo naklejek wykorzystałam. No ale nie przedłużając, przechodzimy do oglądania. Na okładce wewnętrznej mamy kieszonkę, która nam zamyka klapeczki i za klapeczkami mamy kieszonkę foliową, taką, żeby widać było ładnie grafikę, maty na zdjęcia i tagi. Tagi zrobiłam tym razem z mojego najnowszego nabytku, czyli wykrojnika z Crealize tagowego. I dokupiłam sobie również jeszcze jeden wykrojnik, na który polowałam od bardzo dawna. Jest to wykrojnik tej ramki z obramówką. Tutaj nam ładnie wchodzi zdjęcie 10x15. Tak jak widzicie, wszędzie są napisy z kolekcji, te tekturkowe, podbite tym papierem brokatowym. To jest karta otwierana w bok. Następna strona to są dwie kieszenie, znowu napis, kieszenie są zrobione wszystkie w całym albumie tym dziurkaczem EK Tools, który znacie już z moich filmów, bo wykorzystuję go bardzo często. No i tutaj tak samo mamy dwie kieszenie, mamy tagi, mamy te karty z kolekcji, nie będę tutaj wszystkiego wyciągać. Na tej stronie mamy klapeczkę, która nam się otwiera w dół i odsłania nam wodospad dynamiczny. Tutaj jest jeszcze jeden mój nabytek ostatni, czyli ten oto dziurkacz narożnikowy, który nam robi te oto narożniki. To jest mój najnowszy nabytek z firmy Craftelier, ze sklepu Craftelier. Szedł do mnie aż z Hiszpanii, wcale długo nie szedł, w ogóle polecam zakupy, bo obiektywnie tanio ten dziurkarz wyszedł, nawet biorąc pod uwagę zapłacony podatek, bardzo fajnie, bardzo szybko szedł, bo w sumie chyba 6 dni mu to zajęło. Tu mamy strony bliźniacze, otwierane na boki, wygląda to w ten sposób. I na wierzchu mamy kieszonki, też z tym dziurkaczem, maty na zdjęcia, no i tak jak mówiłam Wam, te malutkie karteczki z kolekcji, na których można z tyłu umieścić albo malutkie zdjęcia, albo notatki. Następna strona to jest belly band, za którym mamy włożone maty na zdjęcia i napis kolekcji w takim fajnym kształcie. Tutaj mamy znowuż
napis kolekcji i kartę otwieraną do góry. Mamy element pop-up. Te napisy są absolutnie niepodklejone aż dotąd, żeby można było za nie wsunąć zdjęcie. Następna strona to są dwie kieszenie, tym razem pionowe, zrobione dokładnie tak samo jak te poziome, tylko że w tą stronę też mamy te przecudne tagi z nitami u Yarmemory. Napis, tutaj z kolei mamy tryptyk otwierany w ten sposób i kartę otwieraną góra-dół. I tutaj już widzę, że muszę sobie jeszcze te stempelki z miejscem na zdjęcia poprzyklejać. No i kolejny napis. Tutaj mamy stronę dokładnie taką samą, tylko w drugą stronę, czyli mamy pionowy tryptyk i kartę otwieraną na boki i miejsce na zdjęcie. Tutaj z kolei mamy taką stronę inspirowaną albumami Ani z kanału Ania Tworzy, czyli zamykane takie klapki zrobione właśnie z tego wykrojnika tagowego i pod spodem mamy książeczkę harmonijkową na zdjęcia 10x15. I ostatnia strona to jest wodospad ukryty w stronie, zamykany foliowym paseczkiem. Tutaj też jest element z kolekcji właśnie tych naklejek. Wodospad pionowy, też na zdjęcia 10x15. Cały album jest na zdjęcia 10x15. I na stronie okładkowej mamy kieszonkę foliową, za którą mamy maty na zdjęcia, te małe karty, tagi i jedną książeczkę otwieraną w ten sposób, którą sobie włożyłam. Tak. No i to by było na tyle. Tak się album prezentuje. Zawiązywany jest na książeczkę satynową, taką zieloną, pasującą do całości. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Pozdrawiam Was cieplutko i serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.